Już kilkanaście lat temu, czy kilka, był organizowany konkurs na palmy wielkanocne przez ojców franciszkanów. I później ten konkurs jakoś tak zrobił się mniejszy, później ojcowie franciszkanie przez pewien czas zrezygnowali z zrobienia tego konkursu. I wpadliśmy na pomysł, że może warto by było dać szansę tym ludziom, którzy po prostu te palmy robią, żeby mogli tak właśnie w takim konkursie wziąć udział. Gmina Sanok organizowała, już chyba od 20 lat organizuje takie wystawy wielkanocne. Tam pojawiali się rzeźbiarze, pojawiali się różni artyści, którzy produkowali właśnie takie ozdoby wielkanocne i oni byli zamknięci w obrębie tego domu górnika. I też pomyśleliśmy, że warto by było, gdyby oni mieli szansę wyjść właśnie tak bardziej otwarcie do społeczeństwa, że właśnie rynek galicyjski, kiedy się pojawił, kiedy była taka możliwość, jest dobrym miejscem, gdzie to można zrobić. Co roku troszkę w inny sposób włączamy tradycję. Czasami jest to przypomnienie tradycji właśnie wielkanocnych, czy w ogóle wielkopostnych przez młodzież, która organizuje jakieś przedstawienia. Czasami są to, tak dzisiaj na przykład, są to warsztaty malowania pisanek. Rok temu i chyba 3 lata temu była wystawa wielkanocna, która przypomina o tej tradycji. Tak też staramy się, żeby mimo, że co roku powtarza się cały czas ten sam obrzęd, ta sama tradycja, ten sam cykl, było to troszkę inaczej. A myślę, że za każdym razem i tak do nas trafiają różne osoby, dla których jest to nowością, a być może stanie się też dodatkową wartością, że będą chciały przyjść następnego roku i będzie to dla nich powoli tradycja. Palmy tradycyjnie w naszym przedszkolu są wielką już jakby sprawą i my nie tylko robimy palmy duże na konkurs, robimy również malutkie palmy. Wszystkie panie są pracujące w przedszkolu, niemalże zaangażowane, dzieci, no i palmy powstają na zasadzie, że kij od palmy pusty na początku wędruje od grupy do grupy i tam nauczycielki inspirują, mają różne jakieś pomysły, przygotowują kwiaty, dekoracje i każda grupa ma w tym swój udział. Równocześnie myślę, że to jest takie i bardzo łączące tradycję naszą polską, ale łączące pracę mojej kadry, moich nauczycieli i przedszkolaki też mają ogromną w tym radość. Myślę, że rodzice, którzy uczestniczą, też mają wielką przyjemność, także cieszymy się, że jest taki konkurs. Dostaliśmy w kategorii dzisiaj na najpiękniejszą palmę organizowaną w kategorii tradycyjna. Dostaliśmy 2. miejsce i bon na 400 zł. Myślę, że dzieciaki na pewno będą miały ufundowaną fajną pamiątkę. Nasza palma w sumie powstała stosunkowo szybko, bo zajęła nam tylko 2 dni. Największym wysiłkiem było zrobienie kwiatów z bibuły, które były bardzo pracochłonne. Do palmy wykorzystaliśmy także bukszpan, bazie i różne tego typu rzeczy. A skąd pomysł na to, aby się włączyć w ten konkurs? W sumie to pomysł nam podała nasza pani pedagog, która nas zachęciła do wzięcia udziału w konkursie. Palmę wykonali uczniowie i rodzice i oczywiście ja też. Jest to palma tradycyjna. Starałam się, znaczy to był cykl zajęć o zwyczajach wielkanocnych i właśnie później na podstawie tego wszystkiego powstała ta palma. Mamy oczywiście bukszpan, mamy jałowiec, mamy żarnowiec, mamy suszone kwiaty. Mieliśmy jeszcze kłokoczkę, ale nam odpadła po drodze. Także to są takie właśnie tradycyjne właśnie elementy, z których wykonuje się właśnie palmy. Jak wygląda praca nad tą palmą? Ile osób było zaangażowanych? To tak, uczniowie klasy 5, jest 23 uczniów w klasie, no i mam taką właśnie mamę wspaniałą, która jest mamą Łukasza i właśnie to razem 23 osoby, rodzice, przez 4 popołudnia, bo to popołudniami się robiło. Także... Jest zaskoczenie z wygranej? To znaczy się, mieliśmy taką cichą nadzieję, bo chciałam podkreślić, że 3. rok z rzędu mamy 1. miejsce i już myślimy o palmie na przyszły rok. Thank you.
Odbywają się warsztaty tworzenia pisanek metodą, techniką w zasadzie batikową, czyli najstarszą techniką, która jest stosowana właśnie w pisankarstwie. Na nanoszeniu na jajko wzoru woskiem, po czym farbujemy jajko, wosk zdejmujemy i zostaje na przykład biały wzór na czerwonym jajku. Mogą być też te jajka wielobarwne, czyli farbowane po kolei w farbach od najjaśniejszej do najciemniejszej, czyli rysujemy na białym jajku wzór woskiem, po czym farbujemy na przykład w żółtej, nanosimy kolejną warstwę woskiem, farbujemy na przykład w pomarańczowej czy w czerwonej kolejny wzór i tak do momentu, nie wiem, powiedzmy aż do czarnej farby i wychodzi taka wielobarwna. Ja tutaj mam z tym, że o, na przykład coś takiego. To jest kilka kolorów właśnie, kilkakrotnie farbowana i nanoszone właśnie kilka razy różne wzory. Jest niewątpliwie najstarszą metodą stosowaną w Polsce. Tutaj, jeśli chodzi o zasięg naszego muzeum, zasięg, którym my jako muzeum się interesujemy, to na całym tym terenie była ta metoda stosowana, zarówno u Łemków, Bojków, jak i u Pogórzan czy u Dolinian. Wszystkie te grupy tą metodą jajka zdobiły. Chociaż nie tylko, później pojawiła się metoda zwana drapana czy tam skrobana, tak? Niemniej jednak ta batikowa jest najstarsza.